bliżej Boga wtedy było wszystko, prawda? Wszyscy patrzyli troszkę na tamten świat przez pryzmat choroby. Świadectwo szczepienia stało się najważniejszym dokumentem. Ścisła kontrola przy wjeździe i wyjeździe z miasta. Ja nie wiem, jakby przy dzisiejszej reformie służby zdrowia strzeliła taka epidemia, jakbyśmy wszyscy wyglądali. Obawiam się, że o wiele gorzej. Czarna ospa pojawiła się w dalekiej przeszłości około 8 tysięcy lat temu. Bez przeszkód przemierzała świat. Daleki i Bliski Wschód, Czarną Afrykę i gęsto zaludnioną Europę. Na terenie Polski jej ostatni przypadek przed wojną zanotowano w 1935 roku. W latach 50. główne ogniska ospy prawdziwej znajdowały się w południowej Ameryce, Afryce i Azji. Choć w nowoczesnym świecie w walce z zarazą uczestniczyły organizacje międzynarodowe, niosąc humanitarną pomoc, to jeszcze w 1962 roku w Indiach zanotowano 42 tysiące zachorowań na ospę. Jedynym skutecznym sposobem okazywały się szczepienia, bo wirus był przenoszony zawsze przez ludzi. Ospa czarna. Ospa prawdziwa. Variola major. Variola vera. Duże ilości wirusów wywołujących ospę znajdowało się na błonach śluzowych nosa i gardła, a także w wykwitach, tych charakterystycznych wykwitach, jakie powstawały na skórze w przebiegu ospy. Poza tym duże ilości wirusa znajdowały się również w strupach, jak dochodziło do zakażenia. Przeważnie była to tak zwana droga kropelkowa. Marzec roku 1963 we Wrocławiu był chłodny. Wiosna, jakby przeczuwając tragedię, spóźniała się. Bowiem w ważnym urzędzie zapadła decyzja o misji, która zakończy się dla miasta nad Odrą tragicznie. Z tajnym zadaniem pojedzie do Indii wrocławianin, oficer służb specjalnych. Otóż sprawa działa się chyba gdzieś na początku kwietnia czy w końcu marca. Zostałem poproszony do tak zwanej instancji, gdzie skontaktował się ze mną między innymi był tam jeden z funkcjonariuszy wyższego szczebla ze służb specjalnych, chyba z wywiadu wojskowego, i poproszono mnie jako kierownika Wydziału Zdrowia o dokonanie pewnej nieformalnej funkcji urzędowej. Otóż chodziło o to, że jeden z pracowników tej instytucji wyjeżdżał służbowo w celach jakichś tam szpiegowskich czy kontaktowych na Daleki Wschód. Chyba do... szczegółów nie pamiętam, ale były to Indochiny czy gdzieś tam ten rejon. I nie jechał pod swoim nazwiskiem. Miał książeczkę szczepień na swoje nazwisko, ale ponieważ jechał pod innym, bez tego musiał mieć książeczkę szczepień na inne nazwisko również. A ponieważ miał wystawiony paszport i adres zamieszkania jako Wrocław, wobec tego i książeczkę szczepień musiał mieć z Wrocławia. No i wtedy załatwiłem mu to, będąc kierownikiem Wydziału Zdrowia, mając w ręku jego oryginalną książeczkę szczepień z wpisanym aktualnym szczepieniem, wydałem mu duplikat, używając pewnego nacisku na stację sanepidu, której oczywiście tego formalnie zrobić też nie było wolno. Nie wiemy, czy wyjazd do Indii zakończył się wywiadowczym sukcesem. Oficer po powrocie złożył raport i przyjechał do rodzinnego Wrocławia. Jeden z kronikarzy napisał: w torbie przywiózł kilka pamiątkowych drobiazgów. W węzłach chłonnych i migdałkach przemycił wirusy ospy prawdziwej. Wrocław od 1 maja aż po dni miasta w czerwcu trwał w świątecznej atmosferze. Nikt jeszcze nie wie, że pośród rozbawionych ludzi krąży wirus śmiertelnej choroby. Nasz tajny agent czuje się źle, lecz nie ma wyraźnych objawów, a jest przecież tak zwanym kontaktem zero. Jest zagrożeniem dla każdego, kto zbliży się do niego. Było to pod koniec maja. Poproszony zostałem o odwiedzenie wysokiego funkcjonariusza z Milicji Obywatelskiej wówczas, bo jest chory. Co zostałem? Temperatura 39 stopni, ogólne jakieś rozbicie. W badaniu fizykalnym nic takiego nie stwierdzałem, co by nasuwało mi jakąś
bardziej jakąś poważną chorobę. Uznałem, że mamy do czynienia z jakąś infekcją grypową, wirusową. Tym bardziej, że chory mówił mi, że przed paroma dniami był na rybach, łowił ryby, znaczy nawet wędkował. I że na pewno to jest powodem tego wszystkiego. Dostał proste leczenie, zostawiłem go w domu, z tym, że powiedziałem, że jeżeli ten stan będzie się utrzymywał jeszcze przez parę dni, ja mam dyżur tam któregoś dnia, powiedziałem kiedy, nie pamiętam, żeby przedzwonił i wtedy skieruję do szpitala. I tak się stało. Na początku czerwca 1963 roku pułkownik J. trafia do szpitala MSW we Wrocławiu. Podejrzenia lekarzy koncentrują się wokół jednej z chorób tropikalnych. Ranga pacjenta zmusza do konsultacji. Po dwóch dniach otrzymuję informację z naszego laboratorium, że stwierdzono coś dziwnego w rozmazie krwi, a mianowicie w samych czerwonych krwinkach i wśród nich były pasożyty Plasmodium falciparum. To jest taki pasożyt, który wywołuje malarię tropikalną. Ordynator, pan dr Czankowski, oświadczył mi, że dobrze będzie, jeżeli skonsultujemy ten przypadek z osobą najbardziej kompetentną, a taką osobą najbardziej kompetentną to będzie profesor Bincer, który jest kierownikiem Zakładu Medycyny Tropikalnej w Gdańsku. Służbowy Mercedes z chorym pułkownikiem J. i doktorem Hawlingiem wyrusza do Gdańska. Wraz z nimi przemierza Polskę czarna śmierć Variola Vera. W Gdańsku profesor Bincer potwierdza rozpoznanie malarii. Nie podejrzewa ospy. Po powrocie do Wrocławia pułkownik spędza jeszcze parę dni w szpitalu MSW. Kiedy jest już w domu, w zupełnie innym szpitalu, umiera jedna z pielęgniarek. To pierwsza ofiara ospy prawdziwej we Wrocławiu. Jest 8 lipca. Nikt jeszcze nie wie, że kontakt zero to pacjent szpitala MSW, a właśnie w nim zaraza znajduje pierwszych nosicieli. To Salowa i jeden z lekarzy tworzą początek łańcucha epidemicznego. Salowa ze szpitala MSW znajduje się w szpitalu zakaźnym z rozpoznaniem wiecznej ospy, czyli wiatrówki. 5 lipca na ten sam oddział trafia również jej synek. 8 lipca, jak wiemy, umiera w innym szpitalu pielęgniarka. Diagnoza białaczka. 10 lipca do szpitala zakaźnego trafia dr Zawada z tego samego szpitala MSW co Salowa. On także zdiagnozowany jest nieprawidłowo. Wieczna ospa doktora ma niesłychanie ciężki przebieg. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Przypadki wiatrówki i śmierć pielęgniarki nie są jeszcze łączone. Aby w pełni potwierdzić epidemię, potrzebny był łańcuch, kontakt zero i nosiciele, którzy mają ze sobą kontakty. Wreszcie okazuje się, że pielęgniarka, która zmarła, niedawno zmieniła nazwisko. To córka Salowej. Teraz już nie ma wątpliwości. To epidemia. Ustalony zostaje kontakt zero. Piętnastego lipca Wydział Zdrowia Miejskiej Rady Narodowej zostaje powiadomiony przez wrocławski sanepid, że wyodrębniono wirusa ospy prawdziwej. Prowadzący badania wirusolog nie ma wątpliwości. Jest nim dr Bogumił Arędzikowski. Zwykły przypadek sprawił, że nie wykryto od razu powiązań między nosicielami. Trudność polegała na powiązaniu pielęgniarki, która pracowała w miejskim szpitalu i była po szkole pielęgniarskiej, w ogóle z jakąkolwiek bazą w szpitalu MSW. Dopiero po śmierci pielęgniarki okazało się, że w szpitalu leży jej matka Pałmicka z synkiem Pałmickim i z tym lekarzem, który ich leczył, z doktorem Zawadą. U doktora Zawady ten przebieg choroby był najcięższy. Zakończony zresztą letalnie. Ten lekarz zmarł. Zmarł dokładnie 24 dni po pielęgniarce i 73 dni po powrocie pułkownika J. z tajnej misji. Tablica, którą ufundowano w 20 lat po śmierci doktora Stefana Zawady, znajduje się na ścianie szpitala MSW. Pozostawała następna kwestia. Podjęcia decyzji,
I co z tym robić? W żadnych studiach medycznych, ani w żadnych praktykach naszych wieloletnich nigdyśmy się z taką historią nie spotykali. Myśmy nie mieli żadnych instrukcji, żadnych wzorców, znikąd ani z ministerstwa naszego, ani z Gdańska. Nikt tego nigdy nie prowadził na taką skalę i w takiej sytuacji. Brak doświadczenia nadrabiają fachowcy. Jeszcze 15 lipca dociera z Warszawy dr Julian Rychard, a 16 z Gdańska dr Andrzej Gajda. Obaj zajmowali się przypadkami ospy w Gdańsku. We Wrocławiu organizują zespół konsultantów i uczą diagnozowania. Zapada decyzja o zamknięciu miasta i zamianie w izolatoria trzech wrocławskich szpitali. Wrocław musi nauczyć się żyć w strachu, a mieszkańcy przestrzegać nowych zasad. One pomogą przeżyć. Wobec natłoku przypadków brakuje wszystkiego. Leków, łóżek, transportu i ludzi. Było bardzo mało lekarzy. Po prostu wyjechali na urlop. I trzeba było tych lekarzy jakoś mobilizować. Trzeba było szukać ich po domach. Łapać po ulicach prawie, że nawet były takie wypadki. I w sumie była garstka lekarzy, którzy na okrągło przez cały okres epidemii pracowali. To było coś, czego się nie da powiedzieć. To byli, tak powiem, mało to, że oni dobrowolnie przychodzili na dyżur, ale oni byli świadomi tego, że są zupełnie bezbronni. Nie mieli absolutnie żadnego zabezpieczenia w odróżnieniu od konsultantów, powiedzmy sobie. Ich chroniła przed wirusem maska, rękawice i nic więcej. No samobójcy prawie, że. A mimo to, że tak powiem, dyżurowali, zgłaszali się. Z myślą o nich napisałem tę książkę, żeby w jakimś stopniu ich upamiętnić, ich nazwiska. To lekarze byli narażeni na najczęstszy kontakt z zarazą. Konsultanci ospowi decydowali nieodwołalnie, kto trafi do szpitala ospowego, a kto do izolatorium. Lekarze przemierzali miasto, docierając wszędzie tam, gdzie znajdowały się osoby z podejrzanymi objawami. Ci z wytypowanych, którzy trafiali do izolatoriów, musieli uzbroić się w cierpliwość. Od kwarantanny zależało opanowanie epidemii. Lekarze z największą uwagą przeprowadzali badania. Komitet Miejski PZPR skierował do izolatoriów ochotników, którzy mieli rozładować drastyczne sytuacje, jak opisał sprawę przegląd epidemiologiczny. Największe z izolatoriów powstało na Psim Polu, na wschodzie miasta, w budynkach zakładów lotniczych. Jego szefem został dr Zbigniew Chora. Wtedy szło wszystko jak w zegarku. Każdy każdemu wierzył. Podpisywaliśmy kwity na setki tysięcy, miliony złotych. Nawet na drugi, trzeci dzień i nic nie poginęło. Zachowanie ludzi, opieka nad dziećmi, które wracały z kolonii, trafiały do rodzin zupełnie obcych. Opieka nad zwierzętami, podlewaniem kwiatków, otwarte drzwi. Powiedziałbym tak, dla mnie olbrzymim zaskoczeniem było zachowanie bardzo solidarnościowe społeczeństwa jako całości w Wrocławiu. Nawet było mniej kradzieży, albo w ogóle nie było tych kradzieży notowanych, rozbojów. No i wspominam też taki, no nie można nazwać incydentem, ale aktem dobrej woli, kiedy kilka pań, kurtyzan zgłosiło się do mnie z prośbą o jak gdyby społeczne, darmowe zaspokojenie potrzeb fizjologicznych izolowanych mężczyzn. Ja musiałem ich przekonać, że ci ludzie potraktują ich bardzo serio. No, po prostu chciały dać to, czym dysponowały. Także na zachodzie miasta, w Praczach Odrzańskich, powstało izolatorium. Tym razem na terenie zespołu szkół rolniczych. I tu, i na Psim Polu znajdowali się buntownicy. Nie wszyscy zamknięci chcieli się podporządkować rygorom izolatorium. Z niepokornymi ustaliliśmy takie, były takie dwa izolatoria. Jedno przy szpitalu Neugebauera dla, że tak powiem, VIP-ów.
VIP-owie też byli czasem niepokorni, prawda? A takie dla, że tak powiem, reszty ludzi zwykłych, to było izolatorium, myśmy zaanektowali izby wytrzeźwień. Jeszcze bardziej zaostrzone rygory miały szpitale ospowe. Największy z nich mieścił się w Szczodrem, kilkanaście kilometrów za Wrocławiem. Przed murem otaczającym park pałacowy stanęli uzbrojeni milicjanci. W bramie jedyny łącznik ze światem – Jan Woźniak. Ja tak idę i pytam się, pan do nas? A pan doktor mówi, nie, na Księżyc. Ja mówię, to nie tędy droga na Księżyc. Wróciłem się i do Sorowca i mówię, pani doktor, jakiś pan przyjechał, mówi, a pójdź pan, pójdź pan, pójdź pan, to pan doktor. Namiot nasz stał tutaj personelu. Przenośny, prawda? No ja w tym, taki namiot. W tym namiocie tym mieszkałem tutaj. Tak, pamiętam. W Szczodrem pracowało tylko troje lekarzy ochotników, doktorzy Tadeusz Hawling, Danuta Oleksin i Alicja Surowiec, kierująca szpitalem od pierwszego do ostatniego dnia jego działania. Doktor Surowiec otrzymała tytuł Polki roku 1963. W Brenniku, między Wrocławiem a Legnicą, znajdował się drugi szpital ospowy, gdzie ulokowano głównie dzieci. Dwudziestego lipca epidemia sięga apogeum. Jest 50 chorych, a 6 osób zmarło. Mimo to miasto musi przecież funkcjonować. Każdy potrzebuje niezwykle ważnego papieru. Świadectwo szczepienia stało się najważniejszym dokumentem. Ścisła kontrola przy wjeździe i wyjeździe z miasta. W tych ciężkich dniach Wrocław żyje i pracuje normalnie. Dowóz żywności z zachowaniem pełnej ostrożności. Zapobiec szerzeniu się epidemii, trzeba było izolować wszystkich podejrzanych o jakąkolwiek styczność z chorymi. 3 tygodnie kwarantanny, przerwa w normalnym życiu. Kompletna izolacja. Ja na ten temat miałem bardzo ostre starcie z ministrem Stachelskim, który przyjechał wtedy, kiedy Rapacki był w izolatorium i poszliśmy razem do tego izolatorium. Pan minister ubrał się na biało w celach, powiedzmy sobie, populistycznych, prawda? Była piękna pogoda słoneczna i ci izolowani nawet nie byli tacy wkurzeni tym, że są izolowani. Już się pogodzili z tym, że wszystko było tak prawie, że fajnie. I minister mówi, no wiecie, jak tu będziecie państwo się tutaj fajnie prowadzić, prawda, to za 2 tygodnie będziecie w domu. Ja ministra kopnąłem w kostkę, co? Ja mówię, nic, no. On zmienił temat i wyszliśmy na zewnątrz. Ja mówię, panie ministrze, zrobił mi tak pan między drzwi, jak trudno sobie lepiej wyobrazić. On jak to? Ja mówię, no tak, to, że pan minister Kostrzewski zarządził i prowadzimy tutaj już od miesiąca izolację 3-tygodniową, a pan wszedł i powiedział jako minister, że 2 tygodnie. Jak ja im teraz wytłumaczę, czyja to jest wola? Kostrzewski do mnie mówi, że no, panie doktorze, mówi, czy pan sobie nie zapomina się troszkę, z kim pan rozmawia i jak? Mówi, bo zostanie pan odwołany, jak będziemy tym tonem rozmawiać. Ja mówię, panie ministrze, proszę bardzo, to już. On mówi, nie, po ospie. Ja mówię, po ospie. To pan mi będzie przypinać jakiś medal. A odejść ja mogę teraz. Doktor Ochlewski zostaje. Odchodzi natomiast ospa. Wrocławska zaraza trwała wyjątkowo krótko. Od 15 lipca do 18 września 1963 roku. Ostatni pacjent wyszedł ze szpitala w Szczodrem w październiku. W sumie zaszczepiono 3 miliony osób. Izolowano ponad 3 tysiące. Stwierdzono 99 zachorowań. Zmarło 7 osób. W tym 4 pracowników służby zdrowia. Statystycznie niepoliczalne były powikłania na przykład u dzieci. Policzalne były odznaczenia. Złożono ponad 300 wniosków do Rady Państwa, która uhonorowała 60 osób. Pozostali musieli zadowolić się dyplomami, jak choćby doktor Sopków. No porwałem ten dyplom, prawda, bo nie miałem co z nim zrobić. On mnie wkurzał. Ja bym, no, czemu stał w szafie, a ja go zobaczyłem, to
byłem jakiś taki, sam chyba na siebie wściekły i porwałem go, wyrzuciłem. Z maszynopisu OSPY we Wrocławiu Michała Sobkowa czerpał Jerzy Ambroziewicz przy pisaniu Zarazę. Inni kronikarze to dr Zbigniew Chora oraz dr Jerzy Bogdan Kos, lekarz i poeta, nasz konsultant. Kronikarzem wyjątkowym jest także Józef Bakalarski, operator filmowy, autor wszystkich zdjęć ruchomych, jakie znajdują się w archiwach. Nie wiem, to jest dezynfekcja. Ten, kto mówi, że się nie boi, to jest chory. Ale trzeba opanować i robić, a robota nasza zawsze była związana z pewnym niepokojem. Zdjęcia robione rządowe czy partyjne w tamtym czasie też człowiek miał obawy, że może coś nie wyjdzie. Liczyłem się tylko z tym, że mogę zarazić kogoś. Myślałem, że przywiodę do domu, że przywiodę do WFD, do kroniki, tu podam rękę, plunę czy oddech i koniec. Włosy, wszystko. Teoretycznie wiedziałem, że to jest niebezpieczne. No ale odpukując, nikt nie zachorował, czyli nie przywiozłem zaraz. Józef Bakalarski nie przywiózł z Wrocławia zarazy, ale prócz bezcennych rolek taśmy filmowej, także negatywy fotografii, które samodzielnie wykonał w przerwach kręcenia, jak mówi. Dziś po 37 latach zrobiliśmy kilkanaście odbitek i pokazujemy je Państwu. Te obrazy czekały na publikację aż do roku 2000, podobnie jak książka Michała Sobkowa. Dziwny to rok. Rok wspomnień. Ostatecznie Wrocław uwolnił się od zarazy w październiku roku 1963. Na świecie ostatni przypadek ospy zanotowano w połowie lat 70. Pamięć o walce z epidemią i bohaterach tych zmagań powoli się zaciera. Pozostały książki, zdjęcia, tablice i filmy. Choć niestety niektórych nie nakręcono do dziś. Może nie musimy się już obawiać ospy prawdziwej, epidemii ospy prawdziwej, ale musimy zdać sobie sprawę, że w ostatnim dwudziestoleciu wykryto co najmniej 30 nowych chorób zakaźnych, w tym są to gorączki krwotoczne, są to wirusy z rodziny HATA wirusów, są to nowe szczepy przecinkowca cholery. I te choroby, jeśli dojdzie do zakażenia w społeczności, która nie jest na nie uodporniona, mogą w każdej chwili wywołać dużą epidemię. W tej chwili WHO stoi na stanowisku, że nadzór epidemiologiczny to raz, a drugie to tworzenie ośrodków posiadających wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, która będzie przygotowana do rozpoznawania, leczenia, szkolenia ewentualnie i nadzoru epidemicznego w przypadku wybuchu epidemii.